Dzień dobry. W ankiecie wygrał przegląd szafy minimalistki. A zważywszy na to, że mam bardzo mało czasu, to ten filmik będzie dosyć surowy. Ale być może taka forma Wam się spodoba, taka mniej przygotowana, a bardziej realistyczna, jak to naprawdę u mnie wygląda. Dzisiaj pokażę wszystkie moje rzeczy tak naprawdę z całego roku, jakby na wszystkie sezony. Tego, czego nie pokazuję, to są piżamy, odzież taka sportowa i bielizna. A na razie zabieram się do roboty. Jak widzicie, nagrywam jeszcze w takich średnich warunkach, ale pomyślałam sobie, że lepiej nagrać jest w ogóle coś, aniżeli czekać na idealne warunki, które nie wiem kiedy nastaną. Ale zabierając się od razu do ciuchów. Jakie pytania sobie zadaję? Zadaję sobie pytania przede wszystkim, czy lubię daną rzecz. Drugie pytanie jest, jeżeli ją lubię, ale nie noszę, to dlaczego jej nie noszę? Ponieważ ja nadal jestem w takiej sytuacji, w której wychodzę z domu rzadko i w sumie tak de facto nie mam gdzie się ubierać. Ale wiem, że w końcu taki moment nastanie. Zatem mogę pozostawić rzeczy, których na przykład nie noszę, ale kiedy się będę nosić. I kolejna rzecz to jest na przykład, czy to jest wygodne, niewygodne. I zresztą zobaczycie w praniu. A propos prania. W praniu zostały jeszcze jedne dżinsy, które noszę cały czas, po prostu non-stop. Też mój tryb życia odrobinkę się zmienił. Więcej wychodzę na plac zabaw z córką. Tego wcześniej nie było, bo nie mieliśmy takiego miejsca koło starego adresu zamieszkania. Zatem codziennie jestem na tym placu zabaw w parku i zauważyłam, że w związku z tym pewnie będę potrzebować coś może takiego bardziej wygodnego czy sportowego. Mówię o tym dlatego, że nasze życie się zmienia. Zatem ta szafa kapsułowa czy 10-elementowa, to ona też się będzie zmieniać. A teraz przerwa na ważną informację. To ma być przegląd całej szafy minimalistki. Jak widzicie, mówię tu tylko o niektórych ubraniach, bez okryć wierzchnich. I pomyślałam sobie, że rozbiję ten film na dwie części, bo trwałby nie wiadomo ile. Zatem w drugiej części będą okrycia wierzchnie i buty. Jest trochę takich rzeczy w mojej szafie, które są po prostu od lat. Od lat i mimo tego, że moja waga się bardzo zmieniała przez ostatnie 3 lata, ponieważ jak zobaczycie zdjęcia z tamtego roku, to byłam w sumie dużo szczuplejsza, ale na szczęście nie wróciłam do tej wagi sprzed 3 lat. Ale są takie rzeczy, które po prostu zostawiłam i faktycznie przez chwilę ich nie nosiłam w momencie, kiedy miałam rozmiar XS, ale teraz to się trochę zmieniło, więc tu jest sukienka. Powiem Wam szczerze, że pewnie będzie mało widać, więc postaram się Wam po prostu dawać zdjęcia gdzieś po tej albo po tej stronie. I to jest sukienka, którą ja mam przynajmniej 4 lata. Mówię, są takie rzeczy, które mam od dobrych kilku lat i one są cały czas do mnie pasują, cały czas je lubię. Ta sukienka jest mega wygodna, po prostu jest mega wygodna. Mogę ją założyć jako coś eleganckiego, ale też mogę po prostu w niej wyjść tak po prostu. Powiem Wam, że nie będę mówić może konkretnie jakby z jakich firm są dane rzeczy, bo nie na tym polega ten filmik. Jeżeli coś się Wam spodoba, to zapytajcie. Przy okazji jeszcze oglądania tych rzeczy chcę Wam powiedzieć, że jeżeli jesteście na początku drogi, to oglądanie szaf kapsułowych nie jest może najlepszym pomysłem. Na pewno nie tych takich typowych, gdzie właśnie dziewczyny mówią, skąd jest dana rzecz, ponieważ wtedy to będzie napędzać raczej Wasze jakieś konsumpcyjne zachowania, aniżeli je wstrzymywać. W tym roku kupiłam dwie sukienki, z których jestem mega zadowolona i dlatego, że fason był taki świetny, to kupiłam je w dwóch kolorach. I to jest sukienka niebieska. W niej zdjęcie na pewno zobaczycie, bo mam trochę tych zdjęć w niej. I sukienka taka sama, tylko czarna. Dobra. Spodnie w rozmiarze 34. Widzę, że zgubiłam ostrość na chwilę. Spodnie w rozmiarze 34, nad którym się po prostu muszę zastanowić.
Mówi się, żeby zostawiać rzeczy, które nie pasują do naszego aktualnego rozmiaru i to jest prawda, pominąwszy fakt na przykład ciąży czy jakichś takich sytuacji, kiedy wiemy, że ta waga tak czy inaczej się zmieni. U mnie ta waga się też zmieniła ze względu na to, że przestałam uważać na jedzenie, zaczęłam się źle odżywiać podczas przeprowadzki i tak dalej, ale mam zamiar wrócić jakby do dobrych nawyków, więc możliwe, że to się trochę zmieni. I postanowiłam, że po prostu zrobię taką kategorię ubrań, której dam szansę jeszcze do lata przyszłego. Jeżeli się okaże na początku lata, że w niej nie wchodzę, no to wtedy po prostu powędrują do kogoś innego. Dobra, sweter, który dostałam od męża, dostałam go chyba właśnie 3 lata temu, uwielbiam go. Też na pewno jakieś zdjęcie mam w nim, to możecie zobaczyć. Jest świetnej jakości i tak, to jest jedna z tych rzeczy, która na pewno pójdzie do szafy zimowej. Sukienka ze Split, miałam nie mówić firm, ale powiem, bo powiem wam, że naprawdę jestem bardzo zadowolona z niej. I ona ma właśnie, to jest tył, więc ona ma tutaj taką dziurę z tyłu. Mówię, słabo będzie widać tutaj na nagraniu, więc będziecie po prostu patrzeć na te zdjęcia, które będę dodawać obok. Ona zostaje. Sukienka z tego roku, która naprawdę bardzo mi się sprawdziła, mimo tego, że ten kolor w pierwszej chwili mógł wydawać się kompletnie nie mój. To ona po pierwsze jest mega wygodna, bardzo lubię te sukienki, które są rozpinane po całej długości, bo po prostu to się super wygodnie zakłada, szybko i ona jest do samej ziemi, więc to też jest o tyle komfortowe, że niekoniecznie tylko musi być na takie super upalne lato. Być może jeszcze zdarzą się dni jakieś teraz we wrześniu, kiedy będę mogła ją założyć. Sweter, który po prostu noszę i noszę i noszę. W tamtym roku go kupiłam, ale nie jestem pewna, bardzo go lubię. I jest właśnie super wygodny i pasuje i tak dalej, i tak dalej. To jest spódnica, którą kupiłam w okresie w sumie letnim, a potem się okazało, że ona jest chyba z domieszką wełny, więc mam nadzieję, że sprawdzi się teraz. Sukienka z golfem, to też pójdzie na pewno do szafy zimowej. Nie, może jej nie kocham, ale jest bardzo praktyczna i jest dobrej jakości, więc myślę, że ją zostawię. Dobra, tu jest kombinezon, które założyłam w tym roku, może założyłam go, nie wiem, 2-3 razy. Nie wiem w sumie czemu, bo nie mieszczę się nadal w niego, ale mówię, to może być związane z tym, że ja nadal praktycznie nie wychodzę z domu. Te wyjścia są po prostu sporadyczne i maksymalnie na 3 godziny. Tak mi się to po prostu ułożyło. Mam nadzieję, że jak moja córka kiedyś pójdzie do przedszkola, to się zmieni. Dlatego ja zostawiam pewne rzeczy po prostu z taką myślą też, że będę je mogła ubierać częściej. Koszula z tego roku. I o dziwo, mimo tej śmiesznej panterki, naprawdę bardzo ją lubię, bardzo jest fajna. Ona jest z lat takich 80., ma poduszki w ramionach i bardzo dobrze wygląda na przykład do jeansów, ale do spódnicy też się nadaje. Ja się bardzo długo zastanawiałam nad tą sukienką, bo mam ją chyba od 5 lat. To jest taka garniturowa sukienka, taka marynarka praktycznie i ona jest ładna. Ja lubię taki styl trochę męski, a chociaż trochę z niego wyrosłam, przyznam szczerze, ale jest cholernie niewygodna. Naprawdę, ona jest ze sztywnego materiału i coś czuję, że powędruje po prostu w końcu na Vinted, bo jest bardzo dobrej jakości, jest jak nowa. A teraz pokażę wam t-shirt, który jest po prostu niezniszczalny. To jest t-shirt z Coca-Colą i oczywiście, jak to zazwyczaj z niezniszczalnymi rzeczami, znalazłam go w second handzie bardzo dawno temu. Bardzo dawno temu, przynajmniej 5 lat temu i to jest nieprawdopodobne, bo on naprawdę wygląda dalej jak nowy. Więc czasem się może coś takiego zdarzyć na ciuchach. Sukienka, którą też mam od 6 lat, 7, tego typu, bardziej taka na wyjścia, na pewno na ciepłe dni. Co prawda z poliestru, ale i tak dawała radę. Bardzo ją lubię, ona jest też tak cieniutka i tak malutka, że łatwo ją wsadzić po prostu byle gdzie. Kolejna rzecz, która jest ze mną od lat, którą gdybym zgubiła, to pewnie by mi się zrobiło przykro, to jest koszula w pióra. Naprawdę, bardzo ją lubię też. Taki top w paski. Wybaczcie za pomięcia, ale tak jak wspominam, po prostu w pośpiechu to wszystko jest trochę takie powrzucane. Jego zostawiam, bo mam tylko jeden taki top. Spodnie, uwaga! Spodenki z podstawówki, tak, spodenki z podstawówki, które są
takie do kolan. Musiałabym je przymierzyć. Nie wiem, czy się teraz w nie zapnę. Natomiast zapinałam się w nich bez problemu. I myślę, że właśnie jak wrócę do zdrowego odżywiania, to myślę, że tak, że w przyszłe lato będzie ok. Tu jest taki trochę mój błąd chyba zakupowy. Powiem Wam całkiem szczerze, mnie się też to zdarza popełnić, ponieważ ja robię dość rzadko zakupy. Czasem mam takie poczucie, że autentycznie nie mam się w co ubrać, ale nie dlatego właśnie, że mam za dużo rzeczy, tylko już na przykład trochę przesadzę z tym minimalizowaniem. I chciałam jakąś wygodną sukienkę i kupiłam coś takiego. I powiem Wam, że nie. Nie, ona trochę wygląda jak podomka. Ona jest w takim stylu, który się zrobił modny z strasznego oversize'u, którego ja nie jestem fanką. To trochę wygląda tak, jakby ubrać na siebie namiot. Kupiłam ze względu na kolor, na wzór, ale powiem szczerze, że nawet nie jestem pewna, czy uda mi się ją z łatwością sprzedać na Vinted. Więc na pewno się jej pozbędę, na 100%. Jest spodenki rozmiar 34. Bardzo malutkie, ale daje im szansę, bo tak jak wspomniałam. Zobaczymy. Pięka, której nie zakładałam w tym roku, ale ona ma ten plus, że co prawda jest obcisła bardzo, ale bardzo mi się podoba ten kolor. Po prostu on jest naprawdę super i na nią jest łatwo ubrać jakąś spódnicę na przykład. I wtedy się robi z tego taki top, więc też ją zostawiam. Spodnie eleganckie różowe zostawiam na 100%. Akurat w sumie są w moim rozmiarze, one były trochę za duże na mnie wcześniej, więc teraz są tak akurat. Teraz zimowa rzecz, która czeka w ogóle golenie, bo tak, kupiłam sobie maszynkę do golenia, z czego jestem naprawdę zadowolona. Bo ten sweter też, on był taki dla mnie taką częścią garderoby, którą nosiłam do zjechania w zimie w tamtym roku. I coś czuję, że na pewno do niego wrócę. Jeden minus, ma golf. Ja w golfach wyglądam źle. Mam krótką szyję i to po prostu widać, natomiast on jest bardzo ciepły. Jest w sumie elegancki, co by nie mówić, i ma super kolor. Więc czasem jak jest jakiś minus, to po prostu i tak czy siak to zostawiam. Zresztą jakąś czarną bluzkę z długim rękawem, po prostu zwykły basic, więc to zostawiam, bo to mówię, mogę to włożyć pod sukienkę, na przykład tamtą czarną, albo po prostu założyć pod coś. Jest spodnie dresowe, bardziej po domu, mam tylko jedne takie, więc też zostają. Tutaj mrugam okiem do mojej przyjaciółki, która mi pożyczyła ten kombinezon. Nie miałam okazji wyjść w nim, niestety w tym roku, bo już się zaczęło robić chłodno i może jakimś cudem będzie cieplej, więc nie mam dlatego w ogóle zdjęcia w nim. Nie wiem, czy mi się uda zrobić, ale jest naprawdę fajny. Naprawdę fajny i widzicie, też można w ten sposób jakby mieć ubranie w szafie. Nieśmiertelna dla mnie spódniczka, która też jest bardzo wygodna właśnie przez to zapinanie po całości. I ja ją mam, nie skłamię mówiąc, że mam ją jakieś 10 lat albo więcej. Ona może mieć nawet kilkanaście lat. I powiem Wam, że uwielbiam to, że mam w szafie takie rzeczy, które tyle przetrwały i dalej mi służą. Sukienka, bardzo ładna, niebieska, błękitna, nad którą mimo wszystko nie wiem, czy się nie będę zastanawiać, ale być może zostawię ją to zastanowienie na przyszły rok, ponieważ jej minusem jest dość spora przeźroczystość. I przez te lata, jak żyję i po prostu kompletuję tą swoją szafę, to doszłam do wniosku, że ubrania, które wymagają ode mnie jakiejś specjalnej bielizny, w tej chwili trochę są takim... Utrapienie to jest może duże słowo, ale czasem tak, po prostu. Ja się śpieszę, chcę wyjść na szybko i potem zastanawianie się, czy ja mam dobraną, dobrze bieliznę, jest dla mnie takie średnie. Dlatego właśnie się zastanawiam, ale jeszcze ją zostawię, bo gdybyśmy jakimś cudem pojechali na przykład nad morze, to byłaby jak znalazł. Okej, okay, koszula też, znowu taka koszula półprzeźroczysta, przeźroczysta wręcz, którą mam od wielu, wielu lat. Nie skłamię mówiąc, że od 10, bardzo ją lubię, więc... Jak widzicie, przez lata tworzy się też taka szafa po prostu z takich rzeczy, które już zostają, które się
jak są jako takiej jakości, albo po prostu zazwyczaj, no nie powiem, są z poliestru, więc też to przeżyje wszystko, to one po prostu zostają. U mnie akurat ten styl nie zmienia się aż tak. On trochę tak fluktuuje, na zasadzie, że ja po prostu wracam do czegoś, co było wcześniej. Przez długie lata nosiłam tylko spódnice i sukienki. Nie miałam ani jednej pary spodni. Dopiero później wróciłam do nich. Ale wcześniej, przed tymi sukienkami, w sumie ubierałam się dość podobnie tak jak teraz gdzieś. Więc faktycznie to jest dla mnie taki powrót raczej. Wiem, że niektórym osobom zmienia się to tak diametralnie. Jest po prostu zwykła bluzka na ramionczkach, więc tutaj nie ma o czym gadać. Tutaj jest bluzka w rozmiarze XS, nad którą szczerze mówiąc zastanowię się, bo to jest zwykła basicowa bluzka z H&M-u, która jest taka styrana, wygląda średnio. Nie wiem, czy ją zostawię, chyba nie. Sukienka, uwaga, sukienka, która jest w ogóle ciążowa teoretycznie. Chociaż w ciąży to jej nie ubrałam ani raz, bo się okazała tak obcisła. Potem ją nosiłam non-stop w... Nosiłam ją non-stop w domu po prostu przez pierwszy rok życia mojej córki. I ona jest bardzo, bardzo zmechacona, ale zobaczymy, czy golarka do ubrania ją uratuje. Spódnica. Spódnica, którą kupiłam w tamtym roku. Na szczęście się w nią zapinam i prosta, zwykła spódnica, którą kupiłam na ciuchach, powiem wam, z Marks & Spencer, kupiłam ją na ciuchach i naprawdę świetnie wygląda na przykład do tej koszuli w panterkę albo właśnie do tej takiej obcisłej sukienki niebieskiej. Zresztą to niektóre jeszcze zobaczycie na zdjęciach. Kolejny top z długim rękawem zostawiam, po prostu mi się to przydaje. O, kolejny mój błąd zakupowy. Czasem jest tak, że kupujemy coś dlatego, bo jest właśnie z jakiegoś takiego sklepu lepszego czy i tak dalej. I jakoś z rozpędu też, że potrzebujemy danej rzeczy. Ja potrzebowałam wtedy swetra jakiegoś takiego z dłuższym rękawem. Natomiast ten kolor nieco inaczej wyglądał na zdjęciu i ja potem mu to zostawiłam i żałuję. Bo powiem wam szczerze, że to jest swetr, którego ja nie lubię po prostu, więc on na pewno idzie do oddania czy do sprzedania. Bardzo dziękuję wam za oglądanie, że dotrwałyście do końca, bo te filmiki takie z przeglądami szaf są zazwyczaj trochę dłuższe. Tak jak wspominałam, będzie druga część z odzieżą wierzchnią i butami i torebkami, bo o nich jeszcze nie mówiłam. Jeżeli spodobał wam się ten film, to proszę was, polajkujcie go, zasubskrybujcie kanał, żeby was nic nie ominęło i może podzielcie się nim z kimś, komu naprawdę by się mógł przydać. Zatem do zobaczenia w kolejnym filmiku, pa!